Wychodzę właśnie na zajęcia. A oni sobie tutaj śpią. Nie wiem, gdzie jest Snickers. O, co coś tutaj się rusza? Jest! Cześć, maluchu! Ale ci zazdroszczę, że możesz sobie jeszcze pospać. Nie gryź. Halo. Kochany, taki mały. Papa. No, muszę iść. Wróciłam ze szkoły i sobie troszkę zasnęłam. Jest pół do piątej, właśnie wstałam i przypomnieliśmy sobie z Krystianem, że nie obejrzeliśmy Warsaw Shore, więc oglądam teraz drugi odcinek. Dostałam kolejną paczkę od Rimmela, bo jak wiecie, biorę udział w ich konkursie na ambasadorkę tej właśnie marki, dlatego co miesiąc dodaję i będę dodawać na razie przez jakiś czas filmy, w których robię makijaż z produktami marki Rimmel i teraz Wam pokażę, co właśnie dostałam w kolejnej paczce od nich. I tak, pierwsza rzecz, którą tutaj mamy, to gąbeczka, ale jej na razie nie będę odpakowywać, bo chcę mieć czyściutką do właśnie do nagrywek. Więc super, ale jestem ciekawa, czy ona jest miękka, czy nie, ale to dopiero powiem Wam pewnie po nagraniu filmu. I teraz tak, idziemy po kolei, więc pierwsze co dostałam to podkłady te najnowsze, Fresher Skin. I mam tutaj cztery kolory, zaraz zobaczę jakie. 103, 100, 200 i 300. To 200 i 300 raczej będą na pewno za ciemne, tak mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze, może będę je mieszać albo będą dobre dla mnie do konturowania, ale zastanawiam się właśnie między 100 a 103, który będzie dobry. Otworzyłam słoiczek i konsystencją przypomina bardziej taki mus, ale na razie nie będę się w tym paprać. Co? Więc tak to wygląda, mam cztery kolory i nie mogę się doczekać, aż je przetestuję. Następne dwie rzeczy to te palety do konturowania. Kto się uczy podstawy rachunkowości, zastosowania matematyki finansowej? Spoko, fajnie masz. Mam tutaj dwie palety do konturowania. Dostałam drugi taki sam kolorek, to jest 02, więc ten idzie do dodania dla kogoś. I teraz mam dwa odcienie. Ten już miałam, tak jak powiedziałam wcześniej, i dostałam ten. Różni się to wszystko trochę kolorem i widzicie, że tutaj ten bronzer ma drobinki i ten róż jest taki dosyć chłodny. Następne są błyszczyki, które już miałam. Tam są w ostatniej szufladzie. I teraz mam takie kolory. Ten już miałam i mi się zdublował, ale chyba sobie go zostawię, bo to jest mój ulubiony z całej serii w ogóle. I to jest 100 numerek. Tak wyglądają pozostałe odcienie. Ten jest przepiękny i ten tak samo. Tutaj już Wam powiem, to jest 130 i ten to jest 520. Super wyglądają te błyszczyki. Nie mogę się doczekać, aż ich użyję, szczególnie tego w sumie. I teraz tak, następne rzeczy to trzy eyelinery. Mamy tutaj czarne i dwa brązowe, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. I patrzcie, co odkryłam. Jakby była w środku jakaś grzechotka, ale fajnie, bo ostatnio mi się właśnie skończył eyeliner. I teraz tak, następne rzeczy to dwa takie zestawy do brwi. Tutaj też jeden mi się zdublował. I mam tutaj 002 i 003. Tak, ten 03 mi się zdublował, więc też go pewnie oddam rodzinie. Super.
Do brwi mam jeszcze znowu zdublowane, ale to też sobie pewnie zostawię, bo strasznie lubię te produkty. Tutaj mamy żele do brwi, tutaj mamy przeźroczysty w tym białym opakowaniu i tutaj mamy normalny brązowy, taki jak jest kolor na opakowaniu. Super, bardzo je lubię. Następna jest kredka do oczu. Tutaj wygląda ten kolor na czarny, ale to jest taki śliwkowy. Nie zobaczycie tego, bo mam troszkę beznadziejne światło tutaj. Ale fajne są te kredki. Mam już kilka kolorów i tak samo je lubię. No i nowość, czyli tusz. Jest to tusz Volume Shake. Zaraz zobaczymy, jaką ma szczoteczkę. Szczotka wygląda tak. W sumie wolę właśnie tego rodzaju szczotki od takich silikonowych. Więc jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Teraz sobie to wszystko powkładam tutaj. I mam też dla Was propozycję. Wiem, że chcecie zobaczyć moją całą kolekcję kosmetyków, więc pomyślałam, że zrobię coś takiego, że na tych vlogach w tym miesiącu mogę Wam pokazywać tak częściowo rzeczy. Na przykład jak będę wiedziała, że vlog będzie nudny, albo będziemy w domu, czy coś takiego, to po prostu będę Wam pokazywała kategoriami. Na przykład pokażę któregoś dnia rozświetlacze same i trochę o nich opowiem, innego dnia korektory. Wiecie, na pewno rozumiecie, o co mi chodzi. I tak myślę, że przejdziemy przez moją kolekcję kosmetyków, bo nie chcę też robić całego takiego oddzielnego filmu na ten temat. Więc myślę, że coś takiego będzie ok. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, czy Wam się podoba ten pomysł. Powiem Wam, że dzisiaj jestem taka po prostu taka zmęczona. Może to przez tą pogodę, bo przez ostatni weekend było tak ślicznie, takie było słoneczko piękne, a dzisiaj taka szara pogoda. Strasznie, dlatego włączyłam sobie serial. Oglądam teraz żony Hollywood. Już naprawdę nie mam co oglądać. I zrobię sobie serek do chipsów, o którym Wam opowiem. To jest w ogóle taki chyba mój rodzinny w ogóle przepis. Nikt nigdy o tym nie słyszał, jak komuś w ogóle o tym opowiadam. Także zrobię sobie, opowiem Wam, jak zrobić. I musicie spróbować, bo ja i Krystian to uwielbiamy. I cała moja rodzina to uwielbia. Więc potrzebujemy, co było mi dzisiaj odpadne na zdjęciach poznawiać, ok. Potrzebujemy jogurtu naturalnego. Nie ma znaczenia jaki, tylko że jogurt naturalny. I serek bieluch. Ja mam tutaj akurat lekki, ale to może być... polecałbym ten lekki albo ten po prostu zwykły niebieski. Bo jak są już to takie z przyprawami, to już inaczej to smakuje wszystko. I tak, mam tutaj moje ulubione chipsiki. Takie malutkie mi Krystian kupił, nie wiem dlaczego. W ogóle trzymałam je na taką czarną godzinę, kiedy wiedziałam, że będę miała ochotę na coś takiego do jedzenia. I tak, potrzebujemy miski. I to jest mega proste. Dodatkowo potrzebujemy wegety. Więc wrzucamy cały serek bieluch. Ja najczęściej robię po prostu dwa serki bieluchy i do tego dwie łyżki jogurtu naturalnego, więc teraz dam do jednego bielucha jakoś tak półtorej, dwie niepełne. I sobie to rozmieszam i do tego dodam wegety. Na oko to powiem Wam, że jest to taka, znaczy zależy jak Wam to smakuje. Ale ja daję z reguły... Co? Ty nic nie jesz teraz. Ja robię to teraz na oko, ale to jest tak mniej więcej taka płaska, mała łyżeczka. Czasem daję więcej, już
Zależy, jak sobie spróbuję i jak smakuje. I mieszam. Musicie tego spróbować. Naprawdę polecam. A jeśli ktoś kiedyś o tym słyszał, to dajcie mi znać. Moja rodzina jakoś to chyba z Ameryki kiedyś przywiozła, nie wiem do końca jak to w ogóle jest, ale spróbujcie, bo pyszne. Dobranoc, idziemy spać. To nie jest czas na zabawę, już jest późno, dzieci idą spać. Tak, do spanka, tam do swojego łóżeczka, które jest takie mięciutkie. No idź spać już. Takie mięciutkie masz łóżeczko? Damy szczurka do środka, idziemy spać. Dobranoc.